Nazywam się Marian Łukasik. Spotykamy się na Charing Cross Station w Londynie przeciwko temu, co się stało. Chodzi nam o to, żeby się już więcej coś takiego nie powtórzyło. Chodzi nam o islamski terror, który się wydarzył na moście Westminster koło Big Bena. Co ciekawe, tam więcej ofiar było ze strony obcokrajowców niż ze strony Brytyjczyków. Między innymi zginął jeden policjant brytyjski, dwie osoby niewinne i oczywiście zginął terrorysta. 20 osób zostało rannych. Jedni mniej, drudzy więcej ranni i tak dalej. I mnie chodzi o to. Rozmawiałem z ludźmi, rozmawiałem z Polakami. Czy to jest nasz problem? Polacy twierdzą, to nie jest nasz, to jest problem Brytyjczyków. Brytyjczycy nas sprzedali wielokrotnie. Ja mówię, tak, zgadza się, ja się z tym zgadzam. Nie będziemy powtarzać historii, co się zdarzyło w 1939 roku, czyli jeżeli Polska, Niemcy zaatakowały Polskę, co się zdarzyło w 1944, 1945, Jałta, Teheran. Potem, co Wielka Brytania się doprowadziła w dużym stopniu do tego, co się stało na terenie Polski, że była gospodarka zniszczona. Wiemy doskonale, rozumiemy, o co chodzi. Ale ja uważam, że to, co się zdarzyło, to jest także nasz problem. Dlatego, że my mieszkamy tutaj, my pracujemy, mamy rodziny i ten terror tak samo dotyczy nas, jak i innych. I dlatego uważam, że wszyscy powinniśmy wspierać Brytyjczyków w walce przeciwko islamowi. Ja bym powiedział inaczej. Islam to nie jest, religia, to jest ideologia. To jest taka sama ideologia jak faszyzm i komunizm.